Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy środa, 6 lipiec 2022 rok. Niniejszym jako suweren odczytam ważną informację dodatkową numer 50 skierowaną do wszystkich oraz do wszystkich organów III RP. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, 460 posłów, 100 senatorów, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Andrzej Duda i wszyscy pozostali pracownicy korporacji prywatnej pod nazwą Rzeczpospolita lub Trzecia Rzeczpospolita. Być może się jakoś tak za niedługo nazwa zmieni, więc będzie może tam jakaś, no nie wiem, Rzeczpospolita jakaś tam, albo zupełnie Rzeczpospolita jakoś tak zniknie nam z radarów, jakaś inna nazwa się pojawi. Oraz do wszystkich tym bardziej tajnych współpracowników III RP, także do Kościoła Katolickiego, Episkopatu Polski, Stolicy Apostolskiej i ich szefa, jakiegoś już takiego starszego pana, być może schorowanego w białym ubranku, z jakąś taką być może białą czapeczką, oraz tym bardziej do skundlałego bandyty międzynarodowego, wieloletniego pracownika korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Drodzy wszyscy wolni ludzie, suwereni, Polanie, Lachowie, Lechici, Słowianie, wszystkie plemiona słowiańskie rozsiane po całym świecie i po całej galaktyce, ponieważ wszystko jakoś tak może się wydarzyć. Rzeczywistość nam jakoś tak bardzo się zmienia, zakręca, nie wiadomo w jakim kierunku i tak dalej. I czy to się dzieje wszystko to za naszą akceptacją, czy przeciwko nam? Właśnie warto się nad tym zastanowić. Zdrawiam wszystkich i dużo zdrówka życzę. Dzisiaj, teraz oglądałem na YouTubie kanał pana Romana Giertycha, którego niniejszym serdecznie pozdrawiamy. Pana Romana i jego kanał, aby się rozwijał w spokoju i szczęściu, nie był blokowany przez system. Pan Roman Giertych ciekawe bardzo rzeczy mówi, dlatego że zna się na polityce, siedział w niej i siedzi już dość długi czas, więc rękę ma na pulsie i bardzo wnikliwe i głębokie wglądy ma, więc tym bardziej chwała panu Romanowi Giertychowi, że nam to przedstawia. No dobrze, to w dzisiejszym filmie pan Roman mówił o biedzie, która dopiero się zaczyna i tam będzie trwać tutaj w naszym nieszczęśliwym kraju. Niniejszym pozdrawiamy pana Stanisława Michalkiewicza, że trafne nazwy tutaj nam podrzuca, z których możemy korzystać. Faktycznie warto by się zastanowić, czy nasz kraj jest szczęśliwy, czy tak jakoś, no inaczej może być. No dobrze, więc dzisiaj pan Roman Giertych mówił o biedzie, że ta bieda tam przychodzi do naszego kraju i wypowiedział takie właśnie stwierdzenie, że będzie kłopot, żeby coś do garka włożyć. Czyli ogólnie mówiąc, kłopot z żywnością lub brakiem
pieniędzy, żeby tą żywność kupić. Dlatego właśnie chciałem się bliżej przyjrzeć dzisiaj temu określeniu, aby mieć co do garka włożyć. No, mamy takie czasy już trzeci rok albo 2,5. Epokę covidiańską mieliśmy. Być może ona tam jakimś happy endem albo comebackiem do nas powraca, żebyśmy nie zapomniali o tej epoce covidiańskiej, bo jeszcze wszyscy zapomnimy i będziemy skakać pod sufit albo pod samo słońce z radości, że epoka covidiańska się skończyła i już nie wróci. No, także ona być może wróci, bo jest już zaplanowana, bo by owieczki Boże poczuły się już jakieś takie wolne, uwolnione z tego Matrixa, że już było, minęło i te sprawy, a tutaj proszę bardzo, jest epoka covidiańska jeszcze lepsza i mocniejsza. No dobrze, więc ta epoka covidiańska wyciąga pieniądze z naszej kieszeni na testy, które niektórzy może często robią, na różne preparaty okołomedyczne oczywiście, bo nie mówię tutaj o preparatach jakichś, no nie wiem, keczupu podobnych, mleko podobnych, czekolado pod... No nie mówię tutaj, tylko mówię o preparatach okołomedycznych. Nie wiem. No. Więc no wszyscy tam no, pieniądze z naszych podatków albo nawet prywatne z naszej kieszeni wypływają na te różne sprawy okołomedyczne. W związku z tym uszczupla się budżet każdego z nas po prostu na życie, na opłaty różne, które każdy z nas ma i na to, żeby coś do garka włożyć. Dlatego właśnie dzięki panu Romanowi Giertychowi tu i teraz z jego dzisiejszego filmu właśnie chciałem przyjrzeć się temu tak na moim własnym, prywatnym podwórku. Tutaj drodzy woni ludzie, jak już może część z was wie lub nie wie, to państwo polskie, czyli wasza bardzo jakaś taka rozmodlona trzecia RP albo RP, a właściwie jaka jest nazwa naszego kraju, jaka jest, tak z ciekawości, czy to jest Polska, czy nie Polska i która to jest RP, może jakaś, nie wiem, czwarta RP albo no nie wiem, albo szósta RP albo jeszcze jakaś taka inna. Dobrze, że państwo polskie, bez względu na to, jak się nazywa, już od 5 lat zabrania mi skontaktować się z dziećmi lub zadzwonić do nich telefonicznie i zadać im kilka pytań, takich normalnych, typowych kilka pytań, które rodzice zadają swoim dzieciom. Więc chciałbym się zapytać moich dzieci właśnie. Pytanie numer jeden, w tu i teraz. Dzisiaj mamy tam początek lipca 2022 roku. Środa 6. Więc mamy początek lipca, początek wakacji i tak dalej. Pytanie numer jeden. Czy moje dzieci mają co do garka włożyć? Takie proste pytanie. Nic nadzwyczajnego. Powtórzę, żeby każdy ogarnął to w miarę właściwie. Chciałem się zapytać moich dzieci, czy mają co do garnka włożyć? Więc takie właśnie pytanie miałbym do moich dzieci. I chciałbym usłyszeć wyczerpującą odpowiedź na to pytanie. Na przykład, ale państwo polskie, wyjątkowo świadome, wyjątkowo rozmodlone,
wyjątkowo przestrzegające różne takie fajne prawa, u sobie poustalało ich, przestrzega jakieś takie nowe prawa i służy każdemu tam Polakowi, czy obywatelowi, czy osobie, no nie wiem, fizycznej, czy osobie prawnej, jakieś takie prawa podstawowe tam zachowuje, prawa człowieka, prawa dziecka i tak dalej, więc no akurat w tym przypadku one wszystkie zostały połamane już 5 lat temu skutecznie i być może na zawsze. Następne pytanie, które chciałbym zadać moim dzieciom, to by dotyczyło właśnie zdrowia z ukierunkowaniem na to, aby się dowiedzieć, czy przyjęły moje dzieci wszystkie 17 daweczek jakiegoś takiego preparatu keczupo podobnego i jak się czują po tym, ile tam fal tej zarazy tam przeżyły u siebie na osiedlu, czy w okolicy, czy na parafii. Tak, żebym się właśnie zorientował, jak sprawy z odpornością organizmu na różne wirusy i tak dalej. Jak tam z tymi sprawami jest u moich dzieci, ponieważ jak się domyślamy, jest to sytuacja nadzwyczajna. Krótka piłka, więc tutaj no tak wygląda ta odsłona rzeczywistości w tu i teraz, a nie inaczej. Dlatego od 2,5 roku chciałbym się zapytać dzieci, jak się czują, ich zdrowie i jak tam z tymi preparatami różnymi, okołomedycznymi oczywiście, czy przyjęły swoją daweczkę i czy za siebie przyjęły, czy na ochotnika jako zuchy albo harcerki, może za kogoś jeszcze innego tam się no, zadeklarowały przyjąć. I no pytanie, czy mają co do garka włożyć? Oczywiście kilka podobnych pytań uzupełniających właśnie sprawy finansowe dzieci, sprawy finansowe rodziny i tak dalej. I jak się wszyscy domyślamy, chciałbym się zapytać też o postępy w nauce, w szkole i tak dalej. Jak tam dzieci siedzą w domu, czy sobie te lekcje odrabiają w miarę pilnie i dzielnie przed jakimś komputerem w domu i tak dalej. Czy internet mają szybki, dobry, czy nie. Czyli właśnie takie sprawy związane ze szkołą w tej wersji właśnie siedzenia w domu i no, nauczania zdalnego online w domu. Dlatego no, to są takie trzy grupy podstawowych pytań, które chciałbym zadać dzieciom. Ale państwo polskie jako przestępcza organizacja, wyjątkowo przestępcza, po prostu zabrania mi zgodnie z ich prawem, które tam można sobie, no nie wiem, do nosa, o, na przykład do nosa można sobie to tam, no, o, no albo pod pachę. Pamiętacie kiedyś te różne termometry rtęciowe i tak dalej? Niektóre były na alkoholu, chyba termometry. Z tego co pamiętam, to pod pachę się wkładało, tak? Czyli załóżmy te wszystkie wypociny na przykład, które wypluwa z siebie kurwidołek sędziowsko-prokurwatorski tam na tym Dolnym Śląsku, żeby tak co najmniej, żeby pod pachę wsadzić, no. Z tymi różnymi zabranianiami, że sąd albo jakaś sędzina, albo jakaś kumpela tej sędziny, jakaś prokurwatorka na przykład i tak dalej, coś tam wyda z siebie, jakiś owoc ta prokurwatorka czy sędzina z siebie wyda,
Tam może być jakiś nagłówek tam na tej kartce papieru. Jakieś, no nie wiem, co oni tam mogą coś postanowić, czy coś i tak dalej, no. Żeby tam włożyć te wszystkie, no, te, no, owoc sumiennej i codziennej pracy kurwidołka sędziowsko-prokuratorskiego, żeby tam co najmniej pod pachę wsadzić, albo do nosa, oczywiście. Część moich doradców zagranicznych uważa, że nos jest dobrym miejscem, aby wsadzić do nosa na przykład te, no, wszystkie wypociny właśnie, no, szacownej organizacji w czarnych ubrankach, która ma młotek na przykład, no, jakiś taki łańcuch raperski, taki ciężki, zajebiście ciężki łańcuch raperski, tam być może jest tam jakiś ptak, nie wiem, jakaś kaczka, o, jakaś kaczka ta tam jest na końcu tego łańcucha, ale chyba zabita już, bo jak można taką kaczkę jakoś przytwierdzić albo przymocować do takiego raperskiego łańcucha. No. Więc właśnie tutaj te wszystkie służby mundurowe, siłowe, sędziowsko-prokuratorskie, milicyjno-obywatelskie, ZOMO, ORMO, ROMO i całe to badziewie właśnie, które część z nas pamięta właśnie w tu i teraz obecnie za parszywej zmiany zabrania mi, aby być w kontakcie z dziećmi i na przykład zadać im te kilka pytań, które są jak najbardziej uzasadnione, a tym bardziej konieczne, aby zadać je, bo one pokazują troskę rodzica, że chciałby ustalić stan faktyczny, co tam się z tymi dziećmi dzieje, aby no coś tam zrobić pozytywnego, jeśli sytuacja tego wymaga. Ale już od 5 lat, już pierwsza 5-latka minęła, kiedy państwo polskie, Zbigniew Ziobro, superprawnik, Andrzej Duda, superprawnik z tytułem naukowym z dziedziny prawa, Jarosław Kaczyński, superprawnik z tytułem naukowym z dziedziny prawa, no tak rządzą tutaj za parszywej zmiany oczywiście naszym nieszczęśliwym krajem, że no mam zabronione, aby się z dziećmi kontaktować i tak dalej. Więc no moi doradcy krajowi i zagraniczni już dawno doradzają mi, żeby mieć to po prostu wszystko w dupie. Oczywiście nie w swojej, bo do mojej to by to się ta ilość akt, pieczątek, jakiś parafek, sędzin, na przykład z nierodzinnego i ich kumpel prokurwatorek jakiś tam z jakichś osiedlówek, powiatów, no nie ma pojęcia już. No, że już taka ilość tych akt jest, że no można by ognisko rozpalić co najmniej i jakieś ziemniaki. O! Pieczone ziemniaki albo jakaś pieczona ryba. To może byłoby to na najbardziej pozytywne i twórcze rozwiązanie tej napiętej sytuacji. No, więc taki jest owoc pracy kurwidołka sędziowsko-prokuratorskiego we Wrocławiu, że już od 5 lat skutecznie, zgodnie z ich prawem albo lewem, no bo tego nie można nazwać prawem, to coś, ten chłam, to można nazwać badziewiem jakimś albo no lewem po prostu, czyli przeciwieństwem prawa lub jakimś takim super bezprawiem. No więc parszywa zmiana rozmodlona doszła do władzy w wyniku akceptacji
Słowian, którzy na pewno byli rozmodleni i to mocno do swojego Boga, więc oni powołali do życia parszywą zmianę. No a ta parszywa zmiana na początku za namową skundlałego bandyty międzynarodowego i przestępcy międzynarodowego, wyjątkowo groźnego, Magdalena Kaliszewska, rejonówka we Wrocławiu, krzyki, wydział pierwszy cywilny, to ona doprowadziła do tego, że już piąty rok nie mogę dzieciom przekazać pieniędzy. Tutaj szukam teraz, tutaj tu na stole, no coś, aha, ale to zaniosłem w inne miejsce, zaniosłem, bo już takie dwie koperty, o, nawet kwity bym miał jakieś takie, że właśnie dzisiaj mam dwie koperty w domu wypełnione jakąś, nie wiem, walutą, czy czymś takim, no, że już 5 lat nie mogę dzieciom żadnej waluty przekazać ani niczego. Więc drodzy wolni ludzie, wiecie o tym, że nigdy nie akceptowałem tego i nie akceptuję, ale do dzisiaj, do dnia 6 lipca, albo nawet do dnia jutrzejszego, do 7 lipca, albo jeszcze znacznie dłużej, państwo polskie, zgodnie z jego zasadami, przepisami prawa i tak dalej, zabrania mi przekazywać kopert z pieniędzmi, z walutą w jakiejkolwiek formie ta waluta by była. No, różne rzeczy użytecznych, elektronika, hulajnogi, elektryczne skutery elektryczne, rowery elektryczne, laptopy, komputery, tablety, telefony, albo czekolady, albo cokolwiek innego, co nadawałoby się na prezent dla dzieci. Albo w dowolnie innej postaci, niefinansowej na przykład, jakieś zasponsorowanie wyjazdu wakacyjnego, czy na kolonie, czy gdzieś jakiś turnus na wakacje, cokolwiek po prostu. Więc kiedyś przed odebraniem dzieci mogłem to robić, ale po odebraniu dzieci mogę sobie tylko mogę sobie pomachać tylko palcem w rękawiczce albo w bucie. W bucie można palcem pomachać, więc no już tylko to mi zostało po parszywej zmianie. Drodzy wszyscy wolni ludzie, widzicie, że no nie ma się czym przejmować za bardzo. Sytuacja patologiczna jest i to bardzo w ponad 1000%. Nikt nie chce tego zmienić, dlatego droga ławą najwyższa suwerenów i wszystkich wolnych ludzi. Możecie się domyślać, że będę wnioskował o najwyższy wymiar kary dla skundlonego bandyty międzynarodowego i przestępcy Magdalena Kaliszewska, która jest pracownikiem korporacji militarnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki Wydział Pierwszy Cywilny oraz wszystkich tych, których nazwiska są na tych aktach i na ich pieczątkach i tak dalej. Po kolei cała sekcja nierodzinna, powtarzam, nierodzinna, bo rodzinna dba o dzieci i tak dalej, ale załóżmy sekcja nierodzinna, no to już tak, no, o te dzieci dbać nie musi albo robić, no, coś już tak zupełnie, zupełnie przeciwnego. Więc cała sekcja nierodzinna po prezia jego wszystkich zastępców i drogą służbową, bo to jest, no, tam
sekcja rodzinna, potem jest prezior cywilnego, a potem, nie wiem, tam jakieś wierchuszka okręgówki cywilnej we Wrocławiu. Wrocław to jest takie miasto na rubieżach Bolanda. Serdecznie pozdrawiamy tego, kto do obiegu publicznego wprowadził określenie Bolanda przez by. Bolanda. No, więc będę musiał częściej zacząć to używać po prostu. Drodzy wolni ludzie, drogą służbową od tej sędziny z nierodzinnego poprzez tam całe jej szefostwo tej tam osiedlówki we Wrocławiu na Śródmieściu, tam jakiś wiceprzewodniczący i tak dalej, tam wszystko, no, chwycić za ich kubraczki czarne i wyprowadzić. Przesłuchanie będzie później w innych warunkach i w wiadomym miejscu. Prezio tego całego interesu skundlonego. Prezio jest tutaj w budynku rejonówek we Wrocławiu na podwalu, w tym budynku takim dużym, odnowionym za waszą kasę ten budynek sobie odnowili i dzieci odbierają i tak dalej. Dobrze, czyli prezio tej rejonówki całej, to jest na tych pierwszych, niższych piętrach, aż do okręgówki, tam ta wierchuszka na poddaszu siedzi. To są dopiero koty takie, mają futerko, brzuszki napasione, koty, dobrą karmę tam mają. Teraz mówię o kotach, no bo ta wierchuszka w tej okręgówce już, to jest liga okręgowa. No, tam na poddaszu w tych budynkach to już karmę, oni już karmę dla kota dobrą mają. Już załóżmy, bym powiedział, porównywalną karmę z tym, co towarzysze mają na Nowogrodzkiej, bo tam tacy towarzysze też być może lubią koty i zwierzaki, więc kto ile ma kasy na tą karmę dla kota, czy dla psa, czy dla krokodyla, czy dla węża, no i tak dalej. Więc okręgówka też, idziemy aż do Warszawy drogą służbową, idziemy do stolicy. I tam mamy, kogo mamy w tym całym... Aha, to moi doradcy zagraniczni. No, ten cały interes, ten obwoźny, ten taki kramik, nie kramek, tylko kramik, to ten kramik z tą sprawiedliwością Zbycha Ziobry, to oni kurwidołkiem takim już porządnym nazywają. No więc jesteśmy teraz tam w tych okolicach Ministerstwa Niesprawiedliwości i Jawnego Bandytyzmu w biały dzień. Tam gdzieś Zbychu Ziobro tam może często przechadzać się, bo to stolica, dzielnice, Warszawa i tak dalej, więc tam może blisko przechodzić koło tego kramiku obwoźnego zwanego bezprawiem totalnym. No i idziemy dalej drogą polityczną już. Kto szefuje nad Zbigniewem Ziobrą? Kto szefuje jemu? Więc dochodzimy aż do Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, a wcześniej Beata Szydło była. Wszyscy pamiętamy Beatę Szydło. No. Oraz też drogą służbową od rejonówki, to jest tam, nie, sorry, osiedlówka, tam jakaś osiedlówka, prokurwatoria, o, tam jest taka prokurwatoria jakaś osiedlowa w tym Wrocławiu, tam w okolicach Śródmieścia na pewno tam jest, to też drogą służbową od tych wszystkich prokurwatorek, które tam są na tych pieczątkach, drogą służbową do okręgówek, to ci, co to już mają trochę
podsypaną lepszą karmę dla kota. Te prokurwatorki już z Ligi Okręgowej w tym kurwidołku wrocławskim i oczywiście drogą służbową też, gdzie idziemy. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czyli do stolicy i też się zbiegają tam w tym kramiku obwoźnym totalnej przemocy i niesprawiedliwości Zbycha Ziobro. Więc sprawy cywilne idą do niego, sprawy karne też idą do niego. Wszystkich ich o. Bardzo skromnie jako suweren dzisiaj w środę pozwolę sobie właśnie przypomnieć też sobie, bo ja też się uczę z tego wszystkiego. To nie jest tak, że ja wszystko wiem i tak dalej. Ja też się uczę z tego wszystkiego, więc w tym momencie przychodzi mi do mojego umysłu określenie takie. Aha, tutaj muszę coś mieć. Nie wiem, co tu mam. Tu mam tylko taką wodę. Tu mam taką wodę, tylko nie mam tutaj takiego pod ręką, a nie będę przerwał filmu, tylko będę kręcił dalej, więc tutaj muszę mieć. Akurat jest pełnia. Gotowi? 3, 2, 1, start. Wszyscy won. Pozwolę sobie powtórzyć, bo nie każdy może zakumał. Wszyscy won. Jeszcze raz. Wszyscy won. To określenie swego czasu często używał pan Wojciech Cejrowski, którego niniejszym serdecznie pozdrawiamy, ponieważ też ma dobry i głęboki wgląd w te wszystkie sprawy i geopolitykę, a już ma duże doświadczenie życiowe i międzynarodowe i dlatego właśnie w sposób bardziej dogłębny i właściwy widzi te rzeczy i się z nami dzieli. No, dlatego właśnie bardzo niniejszym w tu i teraz dziękuję panu Wojciechowi Cejrowskiemu, że... Aha, to był WC Kwadrans, tak? Pamiętam ten program, bo oglądałem go często właśnie. Często taki dobry po prostu kowbojski... program na poziomie WC Kwadrans, właśnie ten kubek, ten właśnie kubek i żeby tam tym kubkiem właśnie, no. Także nie ma tutaj nic innego, więc flaszka wody, o! To jest woda święcona, o tutaj mam wodę święconą, gdyby co, bo tak wszystko po Bożemu musi być, bo jesteśmy w takim super rozmodlonym kraju, że osoby rozmodlone do życia powołują parszywą zmianę, skundloną, parszywą i przestępczą zmianę, a ta parszywa i skundlona, przestępcza zmiana no odbiera dzieci suwerenom, dlatego właśnie no wszyscy won. Tutaj mam to 3 metry, to jest USB-C, to jest C, 3 metry ładnie zawinięte, więc to właśnie chciałbym dać dzieciom. 3 metry tu jest. Takie właśnie mam tu naszykowane. Tutaj widzę, za kamerą już część mam gotową. Czekolady kupione. Kable też tutaj kupiłem. I te do Samsungów, te starszego typu, nowego typu, więc już w miarę wszystko mam. No. Wsiąść do pociągu byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Niniejszym pozdrawiamy twórców i wykonawców tego utworu. Więc już jestem spakowany, gotowy. Oczywiście bileciki mam, no bo wiadomo, bez o.
Nawet mam różne namordniki tutaj, różne gadżety, akcesoria do zakładania na głowę. Oczywiście na taką cudzą głowę, ale i na swoją też głowę, bo czasami trzeba coś na swoją głowę założyć, no. To jeszcze pozwoliłbym sobie przypomnieć, wszyscy wolni ludzie, że może nastąpić prowokacja. Prowokacja, gdyż tu na tym telefonie są trzymane różne informacje międzynarodowe z punktu widzenia strony polskiej. Więc żeby to było wszystkim po prostu jasne, że tego telefonu nie może państwo polskie dostać swoje parszywe i brudne łapska z pazurami, ponieważ będzie skandal międzynarodowy. Tu są w normalny sposób trzymane informacje międzynarodowe i wara, jeszcze raz, wara państwu polskiemu przed dotknięciem tego telefonu albo co najmniej zbliżeniem się do tego telefonu. Tu są informacje niejawne dotyczące różnych rzeczy i byłoby fajnie, gdyby państwo polskie nie prowokowało i żadnej prowokacji nie robiło i żeby nie doszło do skandalu międzynarodowego. Więc po prostu informuję o tym, że tak po prostu może być, żeby ktoś tam ogarnął to. Po prostu jeszcze tam chwila czasu jest do ogarnięcia. Ale czegóż po parszywej zmianie można się spodziewać? W którym kierunku oni się ogarną albo w którym momencie? A na to się nie zanosi. Co jeszcze? No to chyba już na dzisiaj wszystko. Niech sobie coś jeszcze przypomnę, co chciałbym przekazać. No, chyba nie, chyba już nie. Czekolady mam dla dzieci. Tutaj laptopa też, tablet też, okablowanie ładowarki też. Jakieś tam dwie koperty z zabronionej waluty też gdzieś tam już by się znalazły. Trochę drobnicy walutowej poza kopertami. No. Ale już jak powtarzam to już kilkanaście razy, po prostu państwo polskie zabrania mi, aby przekazać to dzieciom. Zabrania mi, dlatego wszyscy wolni ludzie informuję was o tym, żebyście wiedzieli, że mamy taką rozmodloną, super parszywą zmianę. Część z was być może do dzisiaj myśli, że to jest jakaś taka dobra, religijna, fajowa. Albo jakaś taka wypasiona lub super dobra zmiana. Ale no, wielu moich doradców już od dawna uważała, że proszę, to jest parszywa zmiana, koniec i kropka, wszystko w temacie. Cześć jak czapka, ostatni gasi światło i zamyka drzwi za sobą. Wszystko gra, buczy i koliduje. No i co jeszcze tutaj dodać? Dobrze, więc mam tutaj już trochę tych różnych rzeczy na prezenty dla dzieci. I też no, chciałbym się zapytać dzieci te kilka pytań. Czy są zdrowe? Czy przyjęły preparat, jakie są skutki wcale nieuboczne po tym jakimś takim preparacie z witaminkami. Tam jakaś na przykład witaminka numer C może być.
Mamy różne tam witaminy, mamy chyba tam B, o, B to jest tam w kilku tych odmianach, tam B9, B12 tam jakaś, no i tak dalej, więc tutaj będzie witaminka C i tam jakiś, nie wiem już, który numerek, być może będzie tam jakiś numerek 19 do tej witaminki C oczywiście, albo no dowolny inny numerek. No, więc sprawy zdrowotne chciałem z dziećmi omówić, jak się czują po tych preparatach okołomedycznych, keczupo podobnych i czy coś im brakuje, czy dzieciom brakuje waluty lub no, środków płatniczych, być może dukatów im brakuje albo srebrników. No, więc takie różne właśnie rzeczy chciałem z dziećmi omówić i jak się uczą, jak przetrwały już drugi pełny rok szkolny podczas tej jakiejś zarazy, to też dla mnie byłby ciekawy temat, żebym ogarnął sam dla siebie. Jak szkolnictwo po prostu działa w tym dziwnym okresie zarazy, jakiejś takiej bardzo dziwnej zarazy. No. Dziękuję, pozdrawiam.